po kolei. Najpierw Sądu Rejonowego Stare Miasto w Poznaniu, Wydział 8 Karny, adres już nam znany, Młyńska 1A. Wezwanie: w związku z uprawomocnieniem się wyroku z dnia 3 lutego Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział 3 Karny wzywa do uiszczenia grzywny kosztów sądowych 120 zł. To jest jedno. Jest tytuł wykonawczy z numerem konta, czyli za coś tam trzeba sprawdzić, za co to jest, bo nie wiem. Drugie jest postanowienie. To jest z 5 września. Sąd Rejonowy Stare Miasto w Poznaniu, Wydział Karny w składzie przewodniczący, asesor sądowy Maria Dzierzyc po rozpoznaniu w dniu 5 września 2023 w sprawie z wniosku Michała Woźnickiego w przedmiocie wyłączenia sędziego Rafała Parnowskiego od rozpoznania sprawy o sygnaturze na podstawie artykułu 41 postanawia nie uwzględnić wniosku. Czyli pan Rafał Parnowski będzie sądził dalej księdza Michała Woźnickiego w sprawie przypisywanej mi zniewagi policjanta, policjantki i drugiej policjantki. Druga policjantka to właśnie ta, która bezpośrednio chciała przyjąć doniesienie o mojej, o tym, że popełnił ksiądz Bielski wobec mnie przestępstwo, no ale z tytułu zachowania, jak się zachowywał, usłyszała słowa ode mnie, które dziś potwierdzam, że wyglądała wtedy jak ladacznica i tak się zachowała, pani Dominika Graczyk. No i pan Parnowski dalej w tej sprawie będzie księdza Michała sądził, wykazując się swoją z prawniczą bezstronnością, powagą wobec sądu, przychodzenie na sprawę w dżinsach i sandałkach na bose nogi. No, mamy wrzesień, więc może w listopadzie już sandałów i bus na bose nogi nie przyjdzie, tylko założy porządne buty. Ale będzie miał powód w tej chwili wobec księdza Michała okazać się jakże wielkoduszny, jakże wielkoduszny. Według wiary, jaką wyznaje, na pewno nie wyznaje wiary katolickiej, mówi do księdza na pan. Dalsze jest z komisariatu policji Poznań Stare Miasto. Co tutaj jest? Tu jest, muszę przeczytać, pani sierżant Adamina Bukiewicz. Uzasadnienie postanowienia przedstawienia zarzutów. Dokładne określenie zarzucanego czynu i jego kwalifikacji prawnej w nieustalonym miejscu i nieustalonej dokładnie dacie, lecz nie wcześniej niż 03.23, nie później niż 12 kwietnia 2023 publicznie kierował groźby pozbawienia życia i zdrowia wobec sędziego Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu Łukasza Kalawskiego, co wzbudziło w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, iż groźby te zostaną spełnione. I tutaj jest, uzasadniam, w dniu 21 kwietnia 2023. Rozumiecie, czy go nie wierni, co tu jest, czy to się da zrozumieć? Tu jest, uzasadniam i teraz jest co? Że panu Michałowi Woźnickiemu 13 września przedstawiono zarzut o czyn z artykułu oraz przesłuchano go w charakterze podejrzanego. Wyżej wymieniony nie przyznał się do zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. No nie grożą panu Kalaskiemu ode mnie żadne groźby. Grożą kary Boże za niesprawiedliwe wyroki. No i o tym mówiłem, że jak będzie tak sądził, jak mnie osądził, albo inaczej, jak się nie przed Panem Bogiem nie zreflektuje co do tego, jak wydał wyrok w sprawie księdza Michała Woźnickiego, przypisując mi mowę nienawiści wobec narodu, czy rasy, czy religii żydowskiej i tak dalej, to pójdzie do piekła. Dlatego, że nie można takiego wyroku wydać na kapłanie, kiedy głosi kazanie dla zbawienia dusz na podstawie ekspertyzy, którą siebie jako wiarygodnym i najwyższym kryterium uczynił pan sędzia. Nie ma takich kompetencji. Po prostu. Tak jakbyś mi kazał czcigodny albo czcigodna przyniósł niemowlaka i powiedział księże Michale, i ksiądz nakarmi własną piersią. Nie nakarmię, bo piersi nie mam. Mogę co najwyżej butlę z mlekiem dać. Pan Kalawski nie ma żadnego jako prawnik aparatu rozstrzygania, czy mówiona z ambony do wiernych,
spełnia warunki, o których on mówi, tym bardziej, że powinien był wiedzieć i wie, że ustawa o mowie nienawiści jest wprowadzona na świecie po to, żeby osoby, które się nienawiścią kierują do katolików, do kościoła katolickiego, do Boga, kultu Bożego, a to programowo są Żydzi, masoni i bezbożni i inni, żeby osoby, które kierują się nienawiścią, miały jak oskarżać tych, którzy ich napominają o nienawiść, przypisując im mowę nienawiści. To pan sędzia Kanawski o tym nie wie? To ja prawa nie studiowałem w dostatecznej mierze prawnikiem być i to wiem, że po to ta ustawa jest. Tak jak ustawa RODO po to, żeby chronić przestępców, a nie żadne dobre imię kogoś, kto dobre imię ma. Tylko żeby ten, który jest potencjalnym przestępcą, wiedział, na jaki sposób jest chroniony i broniony i zabezpieczany.